i dzień dobry, witajcie, z tej strony Wiosolec i bardzo serdecznie witam was, mordeczki kochane, w kolejnym odcineczku z Januszy Budowlanki, czyli Construction Simulator, oczywiście z Brunchusiem. Siemanko. Bardzo chcieliście, żebyśmy powracali i do Deforesta najbardziej i oczywiście do Januszy Budowlanki. No słuchajcie, jak nie było czasu, to nie było kiedy wrócić. Dzisiaj jesteśmy tylko we dwójkę, więc postanowiliśmy wykorzystać ten czas i przynajmniej nagrać właśnie dla was pięknego Construction'a. Słuchajcie, lecimy dalej z... nie misjami, ale lecimy z kampanią, żeby po prostu tą, tę kampanię pokończyć i zakończyć ten pierwszy sezon Januszy Budowlanki. Dzisiaj lecimy z domem przepraszam bardzo, co ja powiedziałem, z placem publicznym. Ja generalnie sobie zasiadam do ciężaróweczki. Ja już się napaliłem. Jezus Maria, nie proszę tak nie mówić. Ja będę się załadowywał generalnie teraz w tym momencie na naszym składzie budowlanym i pokupuję sobie wszystkie rzeczy i zobaczymy, czy to mnie automatycznie samo da radę ogarnąć, choć tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo i boję się, że niestety to się wszystko nie zmieści. Tu widzę, że jest bardzo dużo sadzonek jeszcze do wzięcia. I te sadzonki tak, no dobra, na razie sobie je zaznaczę, ale wydaje mi się, że raczej przy zamówieniu będzie ciężko, ale klikamy i Brunchuś musi zaakceptować, 36 tysięcy zostało zabrane. Ej, ja nie wiedziałem, że to tak ładnie układa. Ty układałeś już kiedyś wcześniej? Do dupy. Te z tyłu, no układałem, ale te z tyłu do dupy wyglądają dwie, nie? No dobra, to tam wiesz, ale kurde, ja zawsze byłem przekonany, że on tylko warstwę ułoży i drugie już nie będzie układał. A tu kruca fuks, no dobra mordo, słuchaj, możesz prowadzić, możesz wsiadać w dźwiga, ja pojadę ze ciężarówką. Daleko mamy tutaj w ogóle? Nie, bardzo blisko, w ogóle ta misja jest, bliżej się nie da. Nie dość, że mamy blisko z naszego garażu, to przy okazji, słuchajcie, mamy bardzo blisko, jeśli chodzi o skład budowlany, czy inne jakieś tam rzeczy, także naprawdę bliziuteńko to wszystko jest. Ja sobie tak, może byśmy światełka... obracające się koguty migające, dobra, proszę bardzo, tak zaprezentować, ja załączyć. To jest, powiem wam, ludzie, dosyć ciekawa, bo nie ma tam jakby takiej monotonii, tylko jest jednak co chwilę jakaś inna robota, więc... Ogólnie, chyba wydaje mi się, że u niego jest spoko. Nie będzie na pewno przez cały odcinek zalewania betonu, nie? Tak, wydaje mi się, że ogólnie te prestiżowe, tak? To się nazywają? U niego? No. Jakoś tak, więc nie ukrywam, że u niego po prostu dość fajne te zadanka są. I są takie dość szybkie, bo tak jakby nie patrzeć, to my żeśmy to poprzednie zadanie, czyli plażę, skończyli w dwa odcinki. Fajnie by było, jakbyśmy ten plac też skończyli w dwa odcinki. Zostaje u nas, znaczy u niego, ostatnie zadanie. Obstawiam, że tam pewnie troszeczkę czasu więcej trzeba będzie poświęcić na to, no bo zawsze te finałowe zadania są oczywiście największe. Dobra, tak szczerze, na razie ustawię się tu, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie będziemy musieli poganiać. Dobra. Zobaczymy, co on będzie chciał ode mnie. No mi się wydaje, że pieniądze, co? Nieważne, dobra, nie chcę go widzieć. Betonowa płyta, okej. Tutaj dobra. Są jakieś betonowe płyty. Poczekaj, ale skąd je wziąć? No ja to muszę je wyciągnąć. Gdzie? Chyba, dźwigiem. Nie, tak no masz wydaje. Usuń betonowe płyty. Tu stąd, dobra. No, jeżeli usuń, to mówię, że wyciągnąć bardzo. Ej, chodzi. To zajebiste wtedy, to fajne. Coś innego, o dobra, proszę dobra, bardzo. Ja będę wtedy już patrzał, co tam jest dalej. Masz tak. Koparkę będę musiał przywieźć. Kopanie, tak, kopanie i potem będzie rur, dostarczanie. Wtedy ja lecę po koparę, co? Dobra, zapraszam serdecznie wtedy. Ja tu sobie pięknie wysuwam naszego dźwiga i słuchajcie, lecimy. Fajnie, ja się cieszę, że takie giereczki wpadły gdzieś tam właśnie wczoraj. Wczoraj, dobrze mówię? Przedwczoraj? Nie pamiętam już kiedy jakiś z czego odcinek był. Ale jeśli chodzi o Farmer's Life'a, dziękuję wam za ankietę, za to wszystko. Nie wiem, czy dzisiaj może być tak, że dzisiaj pojawi się u mnie live taki, gdzie będziemy sobie to usuwać, jeżeli starczy czasu. Bo też powiem wam, nie ukrywam, że po takiej przerwie to ciężko się wraca do nagrywania. Dzisiaj tak od rana sobie siedziałem i słuchajcie, szykuję dla was coś, żeby było na te zimowe odcinki, bo jednak no, jakby nie patrzeć, zawsze te świąteczne czy tam zimowe, te edycje takie jak mieliśmy co roku, no zawsze tak gdzieś była taka tradycja, można to powiedzieć bardziej, tak? Na kanale, no i w tym roku chcę, żeby to się pojawiło, siedziałem nad ciągnikami, siedziałem nad mapą, ogarniam właśnie wszystkie rzeczy i nie wiem, kiedy tam się uda to ponagrywać, ale będę gdzieś tam w najbliższych dniach chciał przynajmniej, no tak minimum 4 odcinki mam wymyślone, jeśli chodzi o zimowe, gdzieś tam
tam piąty jest w realizacji, ale to zobaczymy, jak to czas na to wszystko pozwoli. Raczej nie tylko w święta, ale liczę, że i gdzieś jeszcze przy tej przerwie, tak do Sylwestra, myślę, że jakieś odcineczki z tego powinny się pojawić. Także gdzieś tam głównie te ostatnie dni, dwa teraz, gdy chłopaków już nie ma, sobie działam i po prostu gdzieś tam staram się coś wymyślić dla was, żeby w miarę te święta jakoś wyszły, mimo że ten grudzień żeśmy trochę zaniedbali mimo wszystko, no ale tak po prostu raz w roku no musiało wyjść, szkoda, że akurat na grudzień, no ale no niestety tak to musiało już, słuchajcie, być. O kurde, ja tu tak dziwnie tym dźwigiem się lol, dobra, nie dam rady tak poładować. A czekajcie, a jak ja bym... Ha, no nie, no tak dziwnie po prostu jest tu, chyba na kasie zmieniało. Dobra, ja sobie to wezmę i sobie jeszcze te dwie płyty wrzucimy. Tam widzę, że też jakaś dziura jest, ale to tylko te wyłącznie dwie płyty są tutaj ostatnie. Ja raczej więcej chyba nie będę trzeba używać. Nie, chyba nie. Wydaje mi się, tak wydaje, że jednak to będzie koniec. Tak sobie rozkminiam, myślę, jak tam w ogóle te nasze kampanie wyglądają i z tego, co dobrze pamiętam, to my chyba tylko i wyłącznie jedną mamy skończoną u kogoś? Dwie. Dwie. No to czyli u niego by była tak naprawdę niedługo trzecia. U tego gościa robimy przedostatnią rzecz. I u tamtej baby jeszcze ostatniej mamy też jedną rzecz, czyli też jedną. To jest o kurcze. Obwodnicę jest... mamy u tamtej, no to, czyli po tych dwóch odcinkach, mordeczko, jak skończymy tutaj ten plac, zostają nam jeszcze dwie finałowe. Ja ogólnie chyba, wiesz co, pewnie wykopać trzeba, a nie ty. Nie, no dalej masz usuwanie płyt, mordo. Aha, a ja odjechałem. Cholera. To teraz się ustaw bardziej dalej, o właśnie. O, dobra. Tak, czekaj, ja się bokiem ustawię. Bokiem albo przodem, żeby to tak, wiesz, wyglądało w miarę. Ja też, ale kurde dziwne to. Ty, ale czekaj. Betonowa płyta. Czekaj. O chłopie. Ej, ale ja skąd ją mam wziąć? Tu pisze, że jest jakaś, jest na czerwono 0 metrów. Ale ja jej nie mogę, nie mam tu tych zaczepień. Chyba, że to dopiero jak dźwigiem wjadę, to będzie mi pokazywało. Czekaj. Dobra, no to co, no rozkładamy się i zobaczymy, czy to mi pokaże, czy nie, bo na ten moment to tak. A jo, dobra, faktycznie. Ty, mówicie, to, co? Wiesz, ile tych płyt jeszcze będzie? No pewnie ze 4. Ta 6, potem jeszcze 1, 6 i wtedy 4. Ua, ty, weź drugi dźwig. Myślisz? Jo, weź drugi dźwig, bo żebyśmy teraz nie poświęcili głównie czasu na to tylko i wyłącznie. Dobra, flota pojazdów. A jakbym mały przyjechał? Możesz, bo to on sobie spokojnie daje radę, także nawet jeszcze lepiej, bo ten dźwig nie zajmie dużo miejsca. Choć, wiesz, dużym dźwigiem, mordo, się rozstawisz na daleko i później jak będzie też materiał w rozstawianie, to też byś miał, bo nie, powiedz mi tu duży dźwig. Wziąłem tego mana, zobaczymy, czy nim powiedz mi ten sobie. Duży dźwig tutaj jest miejsce na niego w ogóle, patrzyłeś? Tak, ale wiesz co jest najgorsze, mordo? Najgorsze jest to, że póki ty jakby nie skończysz tego, to ja to nie nic nie możemy. Tak, ja wiem. Bo to tak samo było na plaży, że też nie mieliśmy miejsca na dźwigi, nie wiedzieliśmy, jak to będzie do roboty, a tak naprawdę się udało. O, pytanie, zdążyłem. Ja się tu rozłożę? Ty, rozłożyłem się. Dobra, zostały jeszcze dwie. Trzy, przepraszam. Kurde, tu zobaczcie, taki malutki plac, a kurde, trzy płyty. Sporo tego wyszło. Pamiętam, ale fajnie, coś innego ogólnie, ja tam jestem zadowolony, bo już wiecie, mam dosyć trochę tych takich podstawowych rzeczy, gdzie zawsze jest kopanie, zalewanie i budowanie jakiegoś budynku. Tutaj naprawdę ten plac publiczny spoko, bardziej to nie wiem, jako można to nazwać. Plac publiczny jako co, jako park, kurde? No to tak, coś takiego będzie, jako dobra, park. Dobra, ja ty możesz wziąć, ja się składam, ja sobie cofnę, bo obstawiam, że kolejny... O co, no tu widzę, że jest jakieś załamanie, więc obstawiam, że on tam będzie. A jak nie, po lewej no to stronie, tu, nie? No, znaczy, po prawej twojej w sumie teraz. No. Więc ja tu się cofnę, tobie prawdopodobnie też każę opuścić obszar. Nie, tutaj. Aha, to. Tam jest. O, a kurde. Dobra, czyli my tak jakby usuwamy płyty, prawdopodobnie pod wykop tutaj ten. Tak, do tego. Bagno. Do no, fontanny Bożej. Ciekawe, czy fontanna też będzie. O, czekaj, bo ławkę zawadziłem, panowie. Żadni będą mieli gdzie posiedzieć. Dobra. Dobra, ja muszę się złożyć, podjechać trochę dalej. Pewnie bym sobie posiedział w środku. No serio, ławkę wadzę cały czas? Pierdolę, mordo, jeszcze niedługo będziemy musieli ławki naprawiać, bo je wyrwiesz. Rura? Rura musi co? No ty, teoretycznie ty powinieneś być ustawiony w tym miejscu, gdzie ja stoję teraz. Zahaczyć dalej, czy nie? Ja. No. Teraz przednią. No, tak może, kurde. Kto te ławki tam postawił?
Czekaj, bo przecież ten nie chce. To tutaj bardziej wygląda tak jakby jako taki remont tego placu, a nie jak budowa. Te płyty bardzo ładne ogółem, całe te. Pewnie będziemy musieli później je poustawiać od nowa. O! Ale cię bardzo podniosło, nie? Chętnie by sobie takie na gospodarstwie ułożył ogółem. Takie płyty? No. Choć to nowocześnie chyba wyglądają. Ładuj je na tego, no ale to raczej takie chyba są chodnikowe płyty, a nie to takie bardziej... bez wyjeżdżenia, nie? Ta ona tu widać, że antypoślizgowa jeszcze chyba i w ogóle jest. Dobra. Kurde, no? Tym banem to szybko idzie. Nie, bo on naprawdę, jak olej ma rozgrzony, to już idzie. Te dwie tak, i wtedy będziemy mieli jeszcze cztery, prawdopodobnie... Nie wiem, gdzie tu one będą, po której stronie, ale gdzieś tu będą. Ciekawe, czy później będziemy musieli je układać z powrotem. Wydaje mi się, że chyba nie. Choć, kurde, finalnie tam było zdjęcie, jak będzie wyglądał ten plac i ogólnie... No tak, ale jeżeli byśmy tylko tutaj zrobili, to co? Jakieś tu byśmy musieli tylko kilka dupereli tak naprawdę ogarnąć. Dobra, nie musimy się przestawiać, fajnie. No i co, pewnie ostatni będzie ten tu po lewej. Chyba, że tego w ogóle nie będziemy dotykać, no to... Nie, to te cztery już są ostatnie teraz. Aha. Tu beka, to tamto będzie do naprawienia prawdopodobnie, tymi płytami. Dobra, ja wezmę to na dalej. Co ty jest? Nie? O, tam tutaj bliżej mnie. A, dobra. A na dalej do wysunięcia. I będziemy mogli jeść już to z głowy. I dobra, i teraz jestem tylko ciekawy, ile to będzie kopania. Czy my jedną koparą to ogarniemy? Wydaje mi się, że to będzie tylko doprowadzenie jakiejś wody. To nie będzie jakieś coś ogromnego. Dobra. Dobra, tylko jest ten. Dziura taka. Maluteńkie. Dziura, ale później tak dziwnie te pachołki idą, mordo. Dobra, zaraz podjadę koparą. Ja se tak to zrobię. Drugiej chyba nie ma sensu. Też mi się tak wydaje, czeka, aż pojeżdżą. O, dobrze, że... No i znów niestety nie widzieliście mojego aparatu. Nie jestem przyzwyczajony, słuchajcie, na to, żeby spoglądać ciągle w OBS-a. Bo jak już wiem, że nagrywanie wystartowało. Słuchajcie, no przestudiowałem 320 stron o swoim aparacie. Dowiedziałem się dużo rzeczy, ale no niestety, kurwa, nie dowiedziałem się tego, co najważniejsze. Napisałem do Canona, jeśli chodzi o producenta. Boże, po co ja tu wsiadłem? Aparatu, no, czy są w stanie mi tutaj pomóc, no bo jak nie, no to będę musiał zrezygnować i będziemy musieli sobie zakupić jakąś kamerkę normalną, no bo tu nie ma sensu, żebym dwa aparaty sobie kupował. Więc no słabo, w chuj jestem zły, bo tyle co poradników przejrzane mamy i w ogóle to już powinniśmy dawno mieć to ustawione, a niestety jest tak, że ludzie mają przy tym aparacie ciul opcji takich streamingowych, tak jakby, bo i mają opcję wyłączenia zaznaczania twarzy na autofokusie, gdzie ja tego nie mam i cały czas praktycznie, gdy ja jestem połączony, to wiecie, mi tu taki kwadrat wyskakuje, tam gdzie mi twarz wyszukuje, więc muszę jechać na manualu. No w miarę ten manual działa, nie jest źle, nie przezumowuje mi ani nic w tym stylu, bo wiecie, cały czas w prawdzie siedzę, gdzieś tam na live'a bardziej to jest potrzebne. No ale niestety, no słabo, pod tym względem naprawdę słabo, w życiu bym nie pomyślał, że kurwa będą takie problemy. Wiecie, tu u chłopaków na aparatach wszystko jest git, a niestety na tym moim, no totalne dziadostwo, że tak powiem. Za przeproszeniem i naprawdę tyle godzin, co się straciło, to człowiek by praktycznie, mogę wam szczerze powiedzieć, że jakby ten czas wziął i przełożył na odcinki, to obstawiam, że na całe święta byście mieli odcinków troszeczkę, nie? Aha, tutaj, dobra, ja mówię, co mi tak słabo nabiera, nie? A to trzeba bardzo płciutką tą płytką dziurę. Warstwę, no. Chłopie, ja na głęboko, zawsze po pół łyżki. Także, bo mówię, no tata siedział ze 4 godziny, ja ostatnio siedziałem ze 3 godziny, więc no to troszeczkę godzin, kurde, zeszła, tak naprawdę człowiekowi nic się nie udało ogarnąć, jedynie jakieś tam kilka fajnych trybów, no ale co te tryby mi dadzą, jak ten aparat się po prostu wyłącza. I dzisiaj jeszcze przed odcinkiem mówię, a muszę pamiętać, żeby co 20 minut se kliknąć. No i wiecie, tak, żeśmy tutaj musiałem poustawiać wszystko, bo pierwszy raz nagrywamy w ogóle na rozdzielczości 2K, jeśli chodzi o konstrukcjona, więc tam kilka rzeczy było do przestawienia, do poustawiania, do sprawdzenia i wiecie, ten aparat był włączony wcześniej, on wytrzymuje 30 minut, więc no tak gdzieś wypadło i wyłączyło. Jestem mega ciekawy, jak dużo znowu straciliśmy. I na odcinku tej kamerki nie było widać, no ale no musicie na razie wybaczyć, zobaczymy. Już teraz chyba przed świętami nic tutaj ciekawego nie wymyślę, bo teraz zresztą też ani mi nic nie przyjdzie. Jedynie co, no to po przerwie świątecznej sobie gdzieś tam zamówię, tak żeby na nowy rok to od razu do mnie przyszło i ciekawe, czy to nie będzie, wiecie, gdzieś Elgato to samo co ma Adaś, czy to samo co ma Jankus. No aparat fajnie, nie ukrywam, no jest
jest widać tą różnicę, że jest to jednak ta jakość z aparatu i teraz tym bardziej no, u mnie w tym pokoju, jak jest tak fajnie wszystko porobione, no to mi się bardzo to podoba, bo jest fajnie ciemno z tyłu, a jednak mimo wszystko te szczegóły naprawdę są bardzo dobrze widoczne. No ale co z tego, no. Aparat za tyle kasy, a tak naprawdę wielki ciul z tego jest. Dobra, ja muszę się chyba przestawić, bo... Pausę naciśnij. Czekaj. Na końcu masz. Jo, tam no, mam na końcu, tak myślałem. Dobra, cyk. Dobra, wywalimy to tutaj. Powinienem się tam ogólnie przestawić, łatwiej by mi było to w bok wziąć za jednym razem wszystko. A tak jak te pachołki idą, to chyba ten ruch będzie szedł. Dobra, opuść miejsce. Dobra, to opuszczamy. I co teraz? Okej. Ruch jakiś. A, dobra. No, czyli tak myślałem. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, od strony tamtej. Mordo, dasz radę dźwig ogarnąć? Tak, już biorę. Dobra, cyk. Cyk, dobra, teraz tak, wjedziemy sobie i będziemy podążać do tyłu. O kurde, jakie graffiti na ścianie, nie zauważyłem. Gdzie? Gdzieś tego hot doga? A ja jest, no nie widziałem. Taka. Dobra, podjedźmy sobie tutaj. Tak, ja się tu ustawię dźwigiem, bo dlaczego będę mógł im przestawić te rury. Bo kolejne będą rury PCV czy PVC? Czekaj, nie, PVC, okna są PCV. Nie interesują mnie takie rzeczy. Potem ważne, że chcą, żeby coś zakopać, to zakopiemy. Potem jest budowa z betonu. Okej, okay, odpakowywanie, betonowanie, no sporo tej roboty tu jest. Dobra. To duża ta. O kurde, no tu widzę, że będzie głęboko. Ale kurde, jak to jest pomodelowane w ogóle te budynki. Ale zobacz, Mordo, masz 20% już. Kurde, no. To nie kop za głęboko, wtedy ci będzie zasypywać. O, zajebiście. Dobra, cyk. Będziemy sobie to tak wybierać. 23. 27. To nie ma sensu chyba, żebym drugą koparą tu przyjeżdżał. Nie, bo tu byśmy sobie, wiesz co? Miejsce tylko zabierali, tak. Jedynie co, to czekaj. Tak bym musiał sobie zrobić. Co jest później, powiedz mi, rozkładanie już czegoś? Ja już mam materiały przygotowane. Dobra. Cyk. Ogólnie, kurde, nie wiem, który jest odcinek w ogóle konstrukcjonalny. Kordeczko, 40? Dalej. Dalej? Poczekaj, ja zobaczę na swoim kanale, ale wydaje mi się, Mordo, że to będzie na pewno dalej. Kurde, to ja się nie dziwię, że tak naprawdę bardzo mocno, że się... Konstrukcjon... Czekaj, kurde, gdzie to było? A tu jest. A nie, dobra. Sorry, ja się pomyliłem. 37. No, gdzieś tam jednak tak mi się mniej więcej wydawało. Ja myślałem, że to jest 50 odcinek już. Nie wiem. Ale też no, nie ma co dziwić, bo to jednak wytrwało długo na kanale i wiecie, tak obiecaliśmy sobie, że gdzieś skończymy tą grę. W ogóle to taka, najlepsze jest w tym wszystkim to, że to taka gra z dupy powstała, bo tak jednego dnia żeśmy usiedli i się zastanawiali, co byśmy mogli tu dla was nagrać we dwójkę, co by fajnie się przyjęło, a może dowrócić do czegoś i tak kurde, wiecie, padło na tego konstrukcjona, gdzieś tam wiedzieliśmy, że chłopaki zagrali, ale chłopaki naprawdę mieli malutko, nie wiem, może za 7 odcinków, 8 chyba, nie wiem czemu chłopaki w ogóle to skończyli, oni chyba mieli na tej amerykańskiej. Tak jo? Mi się coś nie, zdaje. Chyba tutaj. Nie? Tutaj? No ja ogólnie tej amerykańskiej się doczekać nie mogę, bo jestem sam mega ciekawy, jak ta mapa będzie wyglądała. To my już troszeczkę znamy. Wiemy, z czym to się je i co gdzie mniej więcej jest. Tam czy styl amerykański? Wydaje mi się, że ten styl amerykański będzie fajniejszy niż europejski. Jakoś tak mi się wydaje pod względem takiej budowlanki. Więc no, będzie bardzo ciekawie na wyglądało. Na pewno wiesz, też na trochę innych maszynach pogramy w końcu, nie? O, kaczuchy, kurna dziot. Nie ukrywam, że ja akurat bardzo lubię amerykańskie sprzęty. Jakoś tak mi zawsze po drodze było i też bardziej o wiele lubiłem konstrukcjona niż tam na przykład ETS-a. Ale za to tym bardziej... Amerykana. Ja... Mam to. A, ATS? To nie był Amerykan? ATS-a, no. No, ATS-a. Więc... tutaj wiem, że bardziej wy, jako widzowie moi, lubiliście ETS-a, którego też bardzo często teraz ostatnio pytacie. I tutaj jeśli chodzi o to, to jest tak samo, słuchajcie, jak z Hunterem. Chyba można by było to spokojnie podzielić na kategorie takie, że to są gry, do których się często fajnie wraca. I jak i ATS czy ETS, to słuchajcie, to są gierki, w których tak naprawdę
My lubimy sobie powracać. To w zależności od jakichś nowych dodatków, od nowej mapy, coś w tym stylu, nie? Więc tutaj często też pytacie, kiedy Hunter? I my tak zawsze mamy. Chyba to już ogólnie Hunter jest z nami od kilku lat, jeśli chodzi o nasze kanały, i tak naprawdę my sobie tutaj... O, sobie kliknę w razie W, żeby on mi już kolejne pół godziny zapamiętał. Że Hunter z nami jest od kilku lat na kanałach i po prostu on dwa razy do roku gdzieś wraca, bo tak najczęściej to wypadało, jakby popatrzył przez pryzmat poprzednich lat. Pewnie obstawiam, że w następnym roku też Hunter gdzieś jakaś nowa mapa wpadnie i w ogóle znowu załapiemy bakcyla na tą gierkę i będzie nam się chciało pograć. Także tutaj wiecie, nic nie przekreślamy, że ta gierka, że tej gierki już na kanale nie będzie czy coś w tym stylu, także możecie być o to mordeczki jak najbardziej spokojni. Dobra, czy my tu teraz jesteśmy w stanie z tym ustawieniem... O Jezus, tu żeśmy chyba trochę sobie za dużo. Kurwa morda, żeś jamę wypieprzył teraz. No. Jednak ona jest bardzo szeroka. Okej. Dobra, tu sobie weźmiemy tam, gdzie najważniejsze to jest. Czyli przy tym naszym żółtym pasku. To jest 80%, wydaje mi się, że te 20%. Teraz ja będę musiał te rury prawdopodobnie postawić w jakim miejscu i będziemy musieli chyba je wtedy rozłożyć w tej dziurze. Tak, no raczej tak, więc ty... Możesz sprawdzić, gdzieś się już rozkładać dźwigiem. Tylko czy dźwigiem właśnie gdzieś, wiesz, gdzie tam koło tego hot doga. Chyba, to znaczy, żeby tam najbardziej można było tam dołożyć. Ale mordo, gdzie te rury będę miał postawić, bo ja nie sięgnę wtedy stamtąd. Myślisz, że trzeba będzie najpierw rozstawić? Wydaje mi się, że ten dźwig jest w zupełności wystarczający. Nie wiem też, gdzie się rury potem pojawią. Poczekajmy, nie będę się przestawiał 5 razy. Kurde, boję się, że gdzieś mam niewygrzebane. A tu mi się jakoś tak fajnie pojawiło, patrzcie to. Samo się już ogarnia. No tutaj. O, Boże, jak się to tworzy dziwnie. To byś musiał wygrzebać jeszcze. Dobra, 93%. O, i tutaj ten róg. Dobra. 95, kurna ciot. A jednak z pychem to by poszło moment. Ale no nie będziemy też, słuchajcie. Z pychem, no. Z pychem byśmy się, może by szybko poszło, ale nie wiem. Nie no, nie będziemy też za każdym razem. Słuchajcie, jak są duże wykopy, to można się bawić. Dobra, ja sobie kamerę muszę zmienić, bo tak naprawdę ja tego nie widzę, gdzie to jest. Dobra, widzę, że tutaj musimy podjechać. Dziewięćdziesiąt siedem, osiem. Jeszcze ten róg przed tobą wykop. Tu, spróbuj cofnąć sobie i to wykopać tu. Dobra. Serio? Nie da procenta? Kurna, ja mam 98, a ty? No 98. Ale nie dało nawet procenta tutaj przy kopaniu. O kurwa, o. Czekaj, no tą dużą się ciężko operuje, bo jedna która mi ma naprawdę duże. 99, kurna dziot. Dobra, nie da ci procent na pewno. Aha, dobra, zabrało mi. Kurde, gdzie to tak jest najwięcej? Tak lekko, lekko mordo zdzieraj tylko. Tutaj, tak, o tutaj jest czerwono. No tylko, że kurde, wiesz co, ja teraz gąsienicami, żebym nie zahaczył, nie? Jest, dobra, uff. Trochę trudności, człowiek wyszedł z sprawy, słuchajcie. A. To już opuściłem obszar. Teraz paleta rur, gdzie? Aha, tam są, dobra, do położenia. Czy ty się, czy my sięgniemy? Dobra, weź tam się ustaw dźwigiem, ja ile będę mógł, to ci podam. Nie, ja je mam rozładowane, już tu leżę, mordę, ja je chwycę. Ha, ty tu je masz. Halo? Excuse me, sir? This is rura. Powinienem dać rady je przestawić, czekaj. No bo ty rura? Masz, przestawiaj. Rura? Rura musi co? Na budowie? Leżeć w rowie. I wtedy prawdopodobnie będzie trzeba w tamtym miejscu, one się jakby zaktualizują i się pojawią już tak jakby ten, rozpakowane, nie? Czekaj, bo musiałem się dostać do dźwigu. Dobra. Ogólnie dużo etapów składa się to zadanie? Patrzyłeś tam później, co się w ogóle dzieje, oprócz takich rur, zawalania, no, jest jakieś... No, będzie też trochę betonowania, jakiś tam izolacji w ogóle, także no sporo roboty będzie, nie? Czyli to tak jakby naprawdę te rury by trzeba było... Zabetonować? Nie wiem, nie mam pojęcia, no zaraz zobaczymy.
Może nie wiem, co tam się dzieje w salonie. Słuchajcie, prawdopodobnie jakieś lampki są testowane. Co? Pointkowe, bo to wygląda jak stroboskopy by ktoś załączył. Jak jakaś gruba impreza jak u Jankusa, nie? Się tak błyszczy, nie wiem, chyba koguta ktoś załączył. Prawdopodobnie ktoś nie wyrobił na zakręcie i się wpierdolił śmieciarką mi na chatę. O kurwa, nie, nie wiem, czy to będziecie widzieć. Choć mam tutaj to naświetlenie na siebie mocne. Gdyby pewnie miałbym troszeczkę słabsze naświetlenie, to by pewnie to było widać, jak przez drzwi mi tutaj nawala, dobra. Czy to trzeba rozpakować? Nie. Okej. Okay. Trochę tego jest. Ja ci tu nie pomogę teraz nigdzie, bo jest tyle ziemi nasypane wokół, że... Znaczy tym byś cofnął. A to masz trochę, 6 mordo tylko. Dobra. Ja wiem, ja byłem, ja wszystko widziałem. Raz. Wielkie odliczanie. Myślę, że tych zakoli nie będę musiał tutaj robić. Dwie. Wszak te rury się dziwnie zachowują. Dwa. No, prawdopodobnie tu jakieś odwC jakiegoś będzie szło ten. Odprowadzenie wodne. Albo ogółem do fontanny Szambo prowadzą. Żeby trochę miasto zaoszczędziło. Ja pier... Przepraszam, czy to Warszawa? O kurwa. Nie, najgorzej. Weź zobacz, czy ty możesz to nakliknąć. O, jest chyba coś. Jest. Aha. Okej, okay, pozdro, miałem zielone i... Czekaj, jeszcze raz. Aha, dobra, zbugowało mi się, mordo, musisz ty. Miałem zielone, odkliknąłem i niestety mi tego nie postawiło. A ja też nie mogę tu odstawić. Weź do góry i jeszcze raz spróbuj. Oj, boż, ziemia się zawaliła tam. O! Ej! U ciebie dało? Tak, ale tutaj aha, wcześniej. Następną! No to będą jajce. O! Dobra. Jak pięknie do dziurki ty. Ale żeś olej rozgrzał, nie? No, zarobi się to śmiga. A tu do mnie, do mnie! Zapraszam. Uwe. Żelazna ci nie? Dobra, jeszcze jedna. Czekaj, ja tu w ogóle nie zobaczę, co tu są. Pojemnice, pojemniki PCK. Boże, aż mnie trzęsie. Ciekawe, co fajnego. Może jakaś angielska odzież. O. Tutaj jakaś ta gala będzie organizowana prawdopodobnie. Będziesz będzie przyszykowany. Oktagon. Dawaj w dół. Dobra. Będzie. O, co? Pełni obszar glebą. Dobra, już biegnę. Ty, do tego by był dobry spych. No, byłby. Bo spychem nie wiem, czy nie za mocno byś w ziemię się wrypał. Myślisz? Możesz zobaczyć, jak chcesz. Ale wydaje mi się, że szybciej zepchnie tym. Nie wiem, czy ten pójdzie przepchnąć, nie? Przepchnąć raczej nie. Bardziej to, wiesz, dowozić, nie? Ale no jo, ty masz rację, spychem by to zepchnął. Dobra, dawaj tu spycha. Dobra, czekaj, szukam go już. Ej, czekaj, czekaj, co się oddupcyło teraz? Aha, okej, okay, kurwa, które to trzeba zawalać? Bo tak dziwnie mam narysowany ten żółty. Ty. No, zaraz... no jo, w sumie, czemu to jest tak? I mi tak jest w ogóle i procenta mi nie dało, nie? Może przez to, że tak mało wziąłeś? Kurwa, mordo, druga łyżka. Dawaj, zbycha. Dawaj, zbycha. Czekaj, już biorę go, no. Firma, flota pojazdów. Mamy dwa w razie czego, to możemy dwoma robić, nie? No, no ale na razie dla jednego, zobaczymy, czy coś w ogóle odda, bo... Kurwa, ja nie wiem tak szczerze, o co teraz chodzi, dlaczego mi to nie zawala. Czekaj, już lecę, może nie. Jest tak dziwny. Kuźwa, obszar. Dobra, ja ci się nie będę tam wtrybiał, jadę na tą stronę poprzepychać tą ziemię. Weź z tej drugiej se stań i zobaczymy, co to wyjdzie. Ja pierdziele, no dziwne. Pierwszy raz się spotykam się z takim. Od razu przewinę sobie czas na 12. To by jaśniej było trochę. Dziwne. No 0% jest, wypełni obszar glebą. Weź mordo tam jedź, z tamtej strony. Będziesz miał dużo do przepchnięcia. Tak na wprost mnie się ustaw i wtedy popychaj. Ale to w ogóle taki, kurwa, dziwny kwadratowy jest ten zaznaczony. To w ogóle jakby nie chodziło o ten rów. No nie, no ale jak inaczej wypełnić ziemię? Nie, no zobaczymy co...
To spych zrobi, no ale wypełni obszar glebą? Nie rozumiem. Jesteśmy za głupi na tą grę? No, to nie o to chodzi w ogóle. Może tu trzeba przywieźć ziemi i oto samo się zasypie. Nie no, to w ogóle nie o to kurwa chodzi. Dobra. Czekajcie. Nie idzie. Weź tam, a weź poczytaj w zleceniu, mordo. Czekaj, czekaj. Ja chciałem wziąć jakąś koparkę, ale dobra, sprawdźmy na to zlecenie. Zasypywanie. Wypełni obszar placu na jego glebą. No czyli tak jakbyśmy musieli przywieźć tutaj poszło ziemię. Aha, okej. Okay. Aha, dobra, dobra. To mordo trzeba nawieźć ziemi. No nie wiem właśnie, kuźwa ty. Ciul wiedzieć, bo raz procenty zabiera, raz oddaje. Czekaj. Dobra, pokażcie mi. No nie, no to chodzi o to. Tylko, że jak za głęboko się wrywałem w ten ziemię, no to zabierało procenty. No, no. Kurde, no to poczekaj. To by wychodziło na to, że ja tu mogę sobie wykopać dziurę. Tak naprawdę. No to sprawdźmy to. Coś tam daje po prostu. Dobra, jest okej. Okay. Kuźwa, było przez chwilę 48 i nagle zabrało. Dobra, ja tu spróbuję to wykopać jeszcze. Jakoś to zasypiemy, może damy radę. No właśnie, wiesz co, chciałem wziąć ciężarówkę i przywieźć ziemię. Myślisz, że to by coś dało? No ja, dałoby to. Ty, jesteś, no ale... No kurwa, ja sypię teraz na to, nie? A to się, a to człowieku zabrało procenty. Gdzie na ziemi, nawiozłem innej niż trzeba. Zobacz, mi zabrało chyba 20% i nagle oddało z powrotem. Wezmę tu. Tu jest trochę tej ziemi. Jeszcze raz w ogóle takie coś mamy dziwnego. Pewnie w komentarzach zaraz napiszecie, co trzeba było zrobić dobrze. Nie no, dobrze robimy. Tylko to chodzi o to, że to prawdopodobnie musi być idealnie wyrównane. Dziwi mnie troszeczkę tutaj, że ta końcówka nie... O Jezus! O, ziemia zaschła, mordo, gleba. Zaledwie gleba. I glina. Zobacz, 95%. Pa, 95% nagle. Dobra. Chłopie, no my to jesteśmy takie budownicze przecież, że... 96. Stuwa. Budownicy pozakładani. Dobra, na środku drogi, bo tu jest wyłączony teren z ruchu. Przepraszam, nie wolno tędy jeździć. O Jezus! Dzień dobry. Aha, dobra, trzeba wszystkim uciekać. No prawdopodobnie teraz tam wyrówna to ładnie wszystko. Mi się wydaje, że tu już będzie wszystko położone. Jo. Tak, a ja tą ciężarówką niemusowo mam stąd uciekać, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie będą te materiały jeszcze. Dobra. Okej. Okay. Znowu jeszcze trzeba wyjechać. Koparą? Tak. Okej. Okay. Wyrównało. Paleta, para izolacji, siatka zbrojeniowa. Ty, mordo, możesz kopać fundament. Dobra, jadę. Ty, to co, tu będzie zadaszenie jakieś? Pewnie. Dobra, teraz tak. O cholera. Weź się tu, człowieku, kurwa, dopatrz. No patrz po blasku. No, no chyba to, tak mi się wydaje, że to jest chyba izolacyjna. Siatka izolacyjna masz po prawej stronie na dole. Siatka zbrojeniowa, znaczy się, sorry. No właśnie, a tutaj ta, te rurki, paleta, takie to paleta to, to są tu. No to jest możliwe, że to jest to, co właśnie chwytasz tutaj. Jo, to jest to. Przepraszam, co ma się tak skrada? To nie jest to. A jo, jest. Ej, kurwa, mordo. Boże, jakie dołki tu małe są, a ja taką wielką koparą przyjechałem. No. Ale to przynajmniej raz pociągniesz i porządnie będzie z głowy. Okej, dobra, tu mamy trochę więcej, kuźwa, pracy. Ajajaj.
A, jedna łyżka to jest 100%. No, to tak myślałem, że to wiesz, machniesz i... No i dobrze, nie będziemy przynajmniej czasu tracić na taką głupotę. Dobra. Czy to są dwie, czy to jest jedna? Jedna, super, podoba się dla jego. O. Dobra, dobrze, że tylko jedna jest, nie? Bo i drugiej bym nie wyciągnął teraz. Okej, okay, dobra. Cyk, cyk. Cofniemy chyba, słuchajcie, w to samo miejsce. No to wygląda jak to, czy kopał fundamenty po takie supy. No to mi się wydaje, że tu zadaszenie będzie. Ja pierdolę. Wyciągowałem prawie. Paku materiału budowlane. Dawaj, wlej... batoniarkę. Wylej izolowane fundamenty? Czyli musimy mieć ten, nie? Betoniara, no. No to... U mnie, mordo, to zalejemy i to będzie tyle. Dobra. A to dawaj wtedy dwie betoniarki, czy jedną jedziesz? Ja jadę zwykłą betoniarkę. Zwykłą czy z pompą? Ja wziąłem zwykłą. Szybka podróż. Boże, jaka muzyka. Dobra, Andrzej, kur... Szykuj spirytus. Wolno, Łukasz! A jeszcze potem dostarczanie piasku i ubijanie piasku będzie. Kurde, fajna misja. Potrzebuję mordo tego, nie? Autoryzacji operatora koparki, żeby napełnić betonem. Chcesz kierownika, czy co? Tak jest. Tak jest. Dostaniesz brygadzistę wtedy. Tak jest. Mówiłem ci, żebyś z pompą wziął. Co? Lepiej by to wyglądało. Dobra, to nie ma wyglądać, to ma robić. Lej mi na mordę. Co to kurwa, będziemy jakiś... Jajko dinozaura będziemy odtwarzać, czy co? Ale wysechło szybko. Dobra. Teraz my cofnąć musimy pod każdy. I to ino zalać. O, prbaśka! A czemu mnie wywaliło? Znaczy no, nie wywaliło mnie poza plac budowy. Na pierdolenie, straż mordo. Czekaj, bo... Na no, aparacie kliknij. Jest w porządku. Ale lejesz mordo idealnie. Boże, jak szybko, nawet pompa nie zdążyła ruszyć dobrze, paski się nie zagrzały. No stamtąd by dłużej zeszło wiele. Jezus Maria, coś pięknego. Zawsze żebyśmy tak zalewali, to by było dobrze. Dobra. Ile będziemy mieli procent misji? No wiecie, tutaj ten początek zawsze jest ciężej. Wydaje mi się, że później pójdzie szybciej. Zawsze tak jest, że ta druga praca nieraz bronek zaczyna właśnie 40% czy ja, a i się udało te 60% zrobić w odcinku. Więc wróży nam świetlaną przyszłość, słuchajcie. Jeśli chodzi o tą misję i jej zakończenie. Dobra, stówka. Co tu będzie? Jestem tego bardzo ciekawy. Aha, czyli materiały, to wszystko, ale to już, słuchajcie, będziemy sobie robić w kolejnym odcinku. Jadę teraz do jakiegoś gospodarza albo do lasu wylać resztę betonu. 39%. Tak patrząc na to. No słuchaj, mordo, teraz to jest łatwiej, bo teraz każde rozłożenie materiału i wszystko to idzie szybciej, nie? Wiesz, nie tracimy czasu już na przywożenie. Teraz będziemy prawdopodobnie rozstawiać to zadaszenie, nie? No, to obstawiam, że teraz będzie szło szybko, także słuchajcie, na drugą część odcinka do Brączusia was serdecznie zapraszam. Myślę, że ogólnie na finałowy zostawimy sobie tą obwodnicę, bo tak żeśmy sobie gadali, że jednak ten finał fajnie by było na tej obwodnicy zakończyć. No tam będzie sporo pracy. Także jeszcze pewnie ta seryjka chwilę potrwa. Nie chcę mówić, jak to czasowo będzie wychodziło, bo też nie wiadomo, jak to po nowym roku będzie z czasem na nagrywanie tego, ale w wolnych chwilach na pewno będziemy tutaj w tego konstrukciona cisnęli, także mordeczki, co? No mam nadzieję, że się będziemy słyszeć jeszcze przed świętami, ale ktoś jak tylko ogląda konstrukciona, to zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, mordeczki, i do usłyszonka w
następnym tygodniu lub po świętach. Na razie, strzałka, trzymajcie się, cześć! Cześć!